Czym różni się znieczulenie zewnątrzoponowe od podpajęcznówkowego? Znieczulenie podpajęcznówkowe jest technicznie prostsze do wykonania i działa szybko i mocno. Zabieramy pacjentowi zarówno czucie bólu, jak i zdolność ruchu. Znieczulenie zewnątrzoponowe jest trudniejsze do wykonania technicznie. Używamy grubszej igły, bardziej skomplikowanego sprzętu. I konieczne jest znieczulenie miejscowe, co wydłuża procedurę. Dłuższy jest też czas oczekiwania na zadziałanie tego znieczulenia, ale za to jest bardziej sterowne, bardziej finezyjne. Możemy próbować znieczulić tylko czucie bólu, pozostawiając zdolność pacjenta do ruchu, co przydaje się np. podczas znieczulania porodu naturalnego. Znieczulenie zewnątrzoponowe chętnie też wykorzystujemy po dużych zabiegach do analgezji, czyli do leczenia przeciwbólowego po operacji przy użyciu miękkiego cewnika pozostawionego w ciele pacjenta na dłuższy czas.